Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was w holu prezentowym. Zobaczycie, jeśli chcecie oczywiście, co dostałem od świętego Mikołaja, który tutaj stoi obok mnie. Tak, dla małych dzieci oczywiście, wiecie, Mikołaj istnieje, tak? Dobra. Po pierwsze, może najpierw zaczniemy od małych prezentów takich. Dostałem zestaw ostrzy do mojej nowej maszynki. Bardzo oczywiście się przydadzą. Recenzje maszynki oczywiście możecie znaleźć już na kanale Anioł na Rysorach, więc będziecie mieli link na dole oczywiście. Dwa zestawy po cztery. Bardzo fajnie, przydadzą się. Co jeszcze? Clear. Szampon Men przeciwupierzowy. Cool Sport Mentol z chłodzącym mentolem. Jeszcze nie próbowałem. Zobaczymy. Rexona Men Sport Defense. Fajny design, generalnie, fajnie wygląda. Rexon jeszcze takie nie używałem, więc nie wiem, nie mogę się wypowiedzieć. Ale też na pewno się przyda. Co tu jest? Dostałem misia. Miś z firmy Lind, z takim serduszkiem. Oczywiście, jak to Lind, złote pozłotko, tak, złota folia, coś dla brzuszka. Co jeszcze? Dostałem spieniacz do mleka. Powiem Wam, że jeden z najlepszych prezentów, jakie dostałem, cały czas jest w użyciu. Super spienia mleko do kawy. Już nie wiem, ile tych kaw zrobiłem dzięki temu, ale wiecie co? Dzięki temu udało mi się w końcu zrobić trzywarstwową kawę. Naprawdę, super prezent. Kiedyś takie coś dodawali do Nesquika. Nie wiem, czy pamiętacie takie rzeczy. Ale naprawdę powiem Wam, super prezent. Dostałem też koszulę. Koszula akurat jest w praniu, ale chciałbym Wam pokazać dodatek do koszuli. Super krawat koloru kobaltowego. Koszula zwykła czarna, tak, ale słuchajcie, kolor tego krawata jest super. Po prostu bardzo mi się podoba. Sorry, że tak cały czas chrząkam i mam taki dziwny głos, ale jestem trochę przejemniony. Taką porę roku mamy. Następny prezent to jest książka Bear Grylls, poradnik przetrwania w życiu. Jeszcze jej nie czytałem. Na pewno jak przeczytam, to Wam opowiem kilka słów o niej. Bardzo jestem ciekawy, bo słyszałem, że książki Beara Grylsa są całkiem fajne. Zobaczymy. I ostatni prezent. Dostałem buty. Zimowe buty na grubej podeszwie, ocieplane w środku i tak dalej. Jeszcze nie używane, bo pogoda jaka jest, taka jest. Jest po prostu dla nich, na nie trochę za ciepło. Zobaczymy, może jak przyjdzie zima, prawdziwa zima, to będę je zakładał. Buty w stylu Timberlanda. Bardzo fajne. Zauważyłem, że sporo ludzi w takich chodzi, więc zobaczymy.
jak się będą sprawować. No. I to w zasadzie byłoby tyle. Co tu dużo więcej powiedzieć. Zapraszam Was na kanał. Oglądajcie nas. Mnie i tego mojego aniołka. Piszcie. Zostawiajcie komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wy nie chorujecie. A jeśli chorujecie, to zdrowia Wam życzę. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!